Skotnica radośnie powitała nowo pozyskany wóz pożarniczy. Samochód będzie przeznaczony głównie do zadań w terenie, by sprawniej nieść pomoc potrzebującym. Nasza straż ciągle się rozwija, tak? Bardzo stawiamy na młodzież, a młodzież potrzebuje takich produktów, że tak powiem, najwyższej jakości. A z drugiej strony nasz dotychczasowy samochód był dobry, ma wiele dobrych takich cech, ale potrzebowaliśmy czegoś już pojemniejszego, żeby właśnie większą ilość sprzętu zmieścić. Sławny Krecik, dotychczasowy samochód gaśniczy, odchodzi na emeryturę. Nowy wóz Świerszczyk godnie go zastąpi przez najbliższe lata. Wyróżnia go to, że można nim jeździć w terenie. A tu są dookoła lasy, także nie jest to grunty miejskie, tylko tu jest glina. Trudny teren po prostu, nie? 2,5 tysiąca litrów wody, w tym środka pianotwórczego, zraszacze, także jest to super wyposażone. Współpracując z nimi przez ostatnie lata, oglądając dzisiaj ten filmik, oglądając ich autentyczną radość, to myślę sobie, że po prostu im się należy. Należy im się dlatego, że mają taką wielką determinację, taką wielką pasję, ochotę, żeby swój czas poświęcać, żeby rozwijać to pożarnictwo, ideę pożarnictwa w Skotnicy, ale również, żeby łączyć lokalną społeczność. Wóz, choć ma 17 lat, służyć będzie przez lata. Otrzymał nowe życie, został przekazany z Państwowej Straży Pożarnej. Te samochody, które są w Państwowej Straży Pożarnej, są w perfekcyjnym stanie technicznym i trafiają do jednostek ochotniczych Straży Pożarnej, przeżywają drugą młodość, a co przede wszystkim, zwiększają potencjał ratowniczy jednostek ochotniczych Straży Pożarnej, a tym samym zabezpieczenia przeciwpożarowego dla mieszkańców, oczywiście całego województwa. Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnicy ciągle się rozwija. W 2021 roku powołała młodzieżową drużynę pożarniczą. Przed nimi kolejne ambitne plany. Spotykamy się co tydzień lub co dwa tygodnie. Ćwiczymy na przykład pierwszą pomoc. Przyszłość to jest nasza młodzieżowa drużyna pożarnicza. Chcemy cały czas w nią inwestować, bawić się z nimi, żeby pokochali do 100% straż pożarną. No i żeby nas zastąpili, żeby mieliśmy następnych strażaków. Jesteśmy pewni, że ich mamy, w razie czego zawsze nam służą pomocą. Ile pożarów jest, ile jest powodzi, ile drzew wyłamanych, no kto? Tylko oni. To coś sprzątamy razem ze strażakami. To jest podstawa na wsi. Straż musi być na wsi. Stary wóz gmina Praszka przekazała OSP, która w najbliższym czasie planuje go sprzedać, a pozyskane pieniądze zainwestować w rozwój jednostki.